Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Koń pociągowy waży około 700 kg. Taki koń średnio o 13% jest lżejszy od łosia, a o 40% od niedźwiedzia brunatnego. Oblicz, ile waży łoś, a ile niedźwiedź brunatny. Ok, no to zaczynamy od tego, że mamy konia pociągowego, ale napiszemy po prostu koń. To około 700 kg. I mamy napisane, że taki koń jest lżejszy od łosia. To znaczy, że bierzemy to w odwrotną stronę, że łoś jest cięższy. Jak on jest cięższy, no to my tutaj policzymy, że to będzie to 700 kg, to cały łoś to jest 100%, czyli odejmujemy to i mamy 87% łosia. To ile waży cały łoś? To, co jest po skosie do x, ląduje na w mianowniku w dzieleniu, to, co jest po drugim skosie w liczniku w mnożeniu. Procenta nam się skracają. Wymnażamy górę, dzielimy z dołem i mamy tutaj około 805 kg. Ja w ogóle polecam znaleźć sobie filmik na YouTubie, jak wielki jest łoś, bo naprawdę robi wrażenie. I 40% od niedźwiedzia brunatnego. Dobra, tutaj mamy, że koń jest cięższy. Zatem będziemy mieć inaczej. Tu wtedy mamy tak, że jak on jest cięższy o 40%, to koń sam w sobie to jest 100%. Cięższy o 40% to 140% z wagi niedźwiedzia, no to niech to będzie N, to 700 kg, no bo to jest ten koń. To sobie zamieniamy na ułamek dziesiętny, resztę przepisujemy, dzielimy na liczbę przy niewiadomej. To, na co dzielimy, zawsze wskakuje nam do mianownika. Przesuńmy sobie tutaj przecinek o jedno miejsce. To do góry dopisujemy 0. Na dole tego przecinka już nie ma. I tutaj mamy 1. Tu mamy 2. 1000 na 2 to 500 kg. No i odpowiedź. Łoś waży około 805 kg, a niedźwiedź waży około 500 kg. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.